Witam nas wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No dalej jesteśmy w Puszczy Cieni i troszeczkę boję się wchodzić znowu w ten zamglony las, przecież tam można tak łatwo zginąć. Wrogowie czają się w ukryciu, no kurde, jeszcze nie dość, że mgła, to jeszcze duchy. No albo po prostu tak dobrze się maskują, ale dobra. Może tam jest gdzieś przejście dalej, tylko jak tutaj to ugryźć, żeby łatwo nie zginąć. Nie, po prostu będę szedł powoli, starał się wypatrywać tych zjaw. Może mogę z nimi walczyć. Ale mogliście zauważyć inne nakrycie głowy, czyli maskę od naszej grzesznicy. O, ej, widzicie? Tam jest cień. Aha. Nie można opuszczać swojej uwagi. On niższy niż 100% pułap. O kurde, on już tutaj jest. Pięknie. Ale pewnie zwróciliście bardziej uwagę na zmianę oręża, czyli wzięcie Wielkiego Miecza Królewskiego, bodajże tak się nazywa. Ma bardzo fajny, mocny atak, a do tego no nieźle się nie wywija, ale kurczę, jest w dalszym ciągu bez tych wszystkich ulepszeń słabszy od miecza z Heide. Więc jakby co, będę wracał do tamtego. No ale zabiera 141 takim cięciem, plus no dużo horyzontalnych właśnie uderzeń. No i jako mocne pchnięcie i piruet, no zawsze lubiłem takie rzeczy. Ale dobra, fajnie przynajmniej, że z duchami da się walczyć. Pamiętam, w Dark Souls 1 trzeba było użyć specjalnego przedmiotu, żeby zawalczyć z takimi zjawami. Ale tylko w jednej z lokacji. Jak się schodziło na dół, Firelink Shrine. Ale dobra, momencik. Brniemy cały czas do przodu. Oj, klątwy! Tego nie lubię. Bo tak właściwie nie wiem, co robią. Ja już zostanę objęty tą klątwą, jak ktoś na mnie rzuci taki urok niecny. Zazwyczaj są to stojące nieopodal beczki. Ej, dobra, ale tutaj widzę jednego. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. Co jeszcze fajne w tym mieczu jest to, że on zadaje jeszcze dodatkowo obrażenia od krwawienia. Tylko nie wiem, czy duch może krwawić. Tak właściwie. Ale fajnie, że przynajmniej, że pasek zdrowia został po nim. Ja to już dawno nie widziałem. Pojawił się też halabardziarz. Czy nie? Czy to jest inny gracz? Nie, to jest inny gracz. Duchy nie otwierają skrzynek. Ale przez to zgubiłem tego drugiego. Może być za moimi plecami, no właśnie. Nie, stop, ale to nie on. O kurde, jest tutaj. Oj, też drugi się za moimi plecami czaił. Pięknie. Czy serio to było dwóch, czy ja walczyłem z jednym, myśląc, że walczę z duetem? Nie, tam chodzi jeden. Dobra. Aj, nie dał się trafić. A to właściwie ciężko zobaczyć po tym, jak oni się przeturlają, chociażby zraz, w którym miejscu właściwie są. O kurde. Shit. Że mnie i jeszcze nie można ich zlokonować, oczywiście. No, ale tego się pewnie domyśliliście. Dobra, przypiegnijmy kawałek obok niego, napijmy się ze stusa. No nie chciałbym backstaba dostać. Oj, tego na pewno nie. Chyba właśnie wszedłem z nim w kolizję, bo odbiłem się o coś, czego nie było przede mną. Ale okej, dobra, zanim z nim zawalczymy, no zabrnijmy troszeczkę dalej. Oj, chyba, że to jest następny i właśnie wejdę między jednego a drugiego. O kurde, dobra. Napijmy się. Aj, tak jak mówiłem, dwóch. No tylko widzicie też mój pierścień, który zadaje obrażenia od ognia, kiedy ja zbiorę delikatne wciry. Też się bardzo przydaje. Chociaż raz zdążył mi się zepsuć. Ale u kowala pewna opłata tylko. I już później był w całości i znowu gotowy do użycia. Ej, dobra, odsuńmy się. Może jeszcze tylko delikatne leczenie? Może starczy czasu? Dobra. Teraz tak, czy tu jestem bezpieczny? Nie. Właśnie przyleciał. Ale spokojnie, 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 może się... Ach, kurczę, myślałem, że pchnięcie go wykończy. Ale nie. Nie, ja coś podejrzewam, że jakbym ładne upgrade'y zastosował w tym mieczu, to mógłby być naprawdę dobry. No ale póki co muszę się przyzwyczaić do walki nim. Też fajnie, fajne w nim jest to, że się go złapie w dwie ręce. Tylko ciosy wyglądają zupełnie inaczej. Dziwnie. Tak na PvP może w sam raz. Takie trudne do rozszyfrowania. No, bardzo możliwe. Nie, no dobra, ale z drugiej strony nie ma co czekać. Chodźmy do przodu po prostu. Najwyżej go je spotkam. Mam nadzieję, że nie za mną. Nie, ale dobra, szukam wyjścia stąd, bo tam była przepaść, rozpadlina i tam raczej, no, ucieczki nie znajdę z tego lasu. Więc trzymajmy się może tej strony, na coś w końcu musimy trafić.
Chyba słyszałem kuszę za plecami, no właśnie. Gdzie jesteś? A, tutaj cię widzę. Widzę cię, widzę, chodź. No, jestem w stanie ci trafić nawet moim cięciem. Znaczy cięciem, pchnięciem, tak właściwie. Ach. Oj, 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 zaczęło się zrobić za mało życia na takie walki. Tutaj, czaj się za drzewkiem, patrzcie asa. Ja już, że nie widziałem, to jeszcze się chowa. Ale niewystarczająco dobrze. Łyk dla zwycięzcy tego pojedynku. Miała też maska, oprócz tego, że nie wiedzieć czemu, ale naprawdę więcej ma w defensie niż mój hełm, wcześniej używany. To jeszcze do tego o 2 kilo poprawia możliwość udźwigu mojej postaci, więc mogę chodzić właśnie z tym takim wielkim mieczem, który powinien być używany w dwóch rękach, tak naprawdę. Świetnie, cofnęliśmy się. Nie, nie o to chodziło, ale teraz pójdziemy tą stroną. Może tutaj jakieś przejście. No mogę znowu trafić do bezgłowego kolesia, no ale... Co z tego? Tak właściwie, już z nim pogadałem. Prosił, że jak spotkam jego ciało, żebym nie walczył z nim. Nie wiem, czy posłuchać go, czy nie. Ale jak ciało będzie atakowało mnie, to chyba nie będę mógł po prostu uciec. Zwłaszcza, że jeżeli to będzie boss. No ale zobaczymy w przyszłości, jeżeli w ogóle to znajdę, bo... Póki co zbłądziłem w lesie, jak widać. O kurde. No, dobrze przez drzewka też potrafię wyciąć. Nie, fajne naprawdę, zawijane ostrze. Może stąd to krwawienie. Głębsze rany, jakbyś już piłą przeleciał po ciele. Nie, ale dobra, trzymajmy się lewego zbocza. O, właśnie, już się gdzieś wspinam, już jest gdzieś indziej. Czy usłyszałem syknięcie, aby tu był wąż? Nie, może to była trawa. Ej, znaleźliśmy pana. Bez ciała, właściwie samą główkę. Masz coś do powiedzenia jeszcze w sumie? Back again? Wow. Miła niespodzianka. Ej, ło! Można nakupować parę ciekawych rzeczy. Miecze? Strzały? Czary? Kurde. Farewell. Aha, tylko tak. To skoro po lewej stronie już coś było, to może będzie i drugi raz, więc trzymajmy się dalej tej samej strony. No nie chciałbym zabrnąć gdzieś tam w środek i spotkać dziurę na swojej drodze. A w ogóle jestem ciekaw, czy jakaś pochodnia by tutaj pomogła cokolwiek, czy nie. O, 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 moment, duże drzewo i kolejne wejście na górę. Aaaa, dobra, chyba coś jest, chyba coś jest. No what? Jak to się zwie? No dobra, chodźmy dalej, póki się nie pojawi. Wyciągnięta tarcza, przede wszystkim klątwa, nie wiem skąd. No nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie ma takiej możliwości, żebym tam się teraz udał. Oj, nie. Złe doświadczenia, ale... Ale z tym... Kurde, życie dwóch. Kolejna klątwa za plecami, nie wiem skąd. The humanity! No i człowieczeństwo poszło w ten głupi sposób. Nie, nie, wiecie co, tamta miejscówka mnie przeraża, idziemy gdzieś indziej. To sobie już tam pewnie koleś mógł zostać przyzwany dopiero, no tak po sekundzie pewnie albo dwóch, ale nie, zginąłem wcześniej oczywiście, jak to ja. Ale nie, udamy się w bardziej przyjazną miejscówkę. Przynajmniej tak się zapowiada po zdjęciu. Tak, jasne, wszędzie lawa dookoła. Przeciwnicy wysocy na 2 metry, no na pewno będzie prosto. Na pewno będzie łatwo. No ale przynajmniej będę coś widział, bo lawa oświetla, a nie to co w tym zamglonym, pieprzonym lesie. W ogóle jestem ciekaw, czy jest jakiś sposób na rozpędzenie nie tej mgły. Nie wiem, jakieś zaklęcie, coś, nie wiem. Przydałoby się. No ale dobra, tutaj dawno nie byłem, przedmiot stamtąd wzięty. Dokładnie tam, gdzie jest ta czaszka. Oczywiście przypłaciłem to śmiercią. Chyba kukłę człowieka się dostawało wtedy. Wow. A dobra, póki co nie używamy, nie będziemy jej używać. Właśnie o tej kukle mówię. Póki moje zdrowie nie zejdzie niżej o zauważalny poziom, to wtedy... To do tego momentu nie będziemy używać. Później może rozważymy to. No okej, tutaj było dwóch żołnierzy, z tego co pamiętam. No też właśnie, jest jeden i jest i drugi. A, ci preferują szybkość, a preferuję pchnięcia i takie ciosy. No,
Moment, czemu oni niby mają mi zadawać obrażenia od krwawień, kurwa, jak ja to ma... Ja mam taki miecz. O-o. Te parę kilo więcej już widać po możliwości blokowania postaci? Nie, no co wy, chyba nie. Dobra, jeden, drugi się cofnął. To może już tego... na dystans. Czyli trafię. O-o. Nie, w ten sposób nie, na pewno, ale... Jak znowu ruszy do mnie... To się zamierza. Troszeczkę jak sójkę za mąż się wybiera do mnie, ale... Po jednym pchnięciu starczy parę moich ciosów. I spokój. Powinien być, no właśnie. Nie, przez chwilę się przestraszyłem, żeby nie zdążyć ciapnąć, ale oni bez tarczy są naprawdę kiepscy. I jeden u nich są otwarci na ciosy. Dobra, tutaj zamknięte, ale to już widziałem ostatnio. Tutaj pozostaje tylko iść do przodu. Jeżeli można, oczywiście. Pchnąć wielkie drzwi, a za nimi... to mi wygląda na pułapkę, więc może tak boczkiem. No, jeszcze kawałeczek, może boczkiem. Póki ten się nie ruszy. Dobra, dziabno. Co jest fajne w tym mieczu? No właśnie, to pchnięcie. Jeden z szybciej wymierzanych ciosów i też duży zasięg przy okazji. O-o. No. Ale pierśnie pomaga oczywiście. To może czas na łyczkę? Tylko teraz tak, ja mam drewnianą tarczę. O. Nie. A w ogóle czemu z katanami? Co to jest? Jaki japoński dworek? Troszeczkę jeszcze wytrzymałości by się przydało, żebym mógł więcej tym mieczem wymachiwać. No ale to kolejny każdy level up będzie tam chyba inwestowany. Zginę jak cholera, tutaj podejdę. Nie. Zostawimy to na inny raz. Może teraz tutaj. Którędy? Dobra, to mi... Oj, ej, nie wiem skąd ten się wziął. Ale pchnąć mogę i machnąć też. Aha. Dobra, żebym nie wlazł ten ogień za mną, ale może oni wejdą. Nie, chyba nie chcą. Chyba nie ma takiej możliwości, ale dobra, jedno pchnięcie. Nietrafione, szyt. Moment odsapnięcia. Nie na długo. Najwidoczniej. Ale spokojnie, z jednym chyba damy sobie radę. No. Ej, rękawice. Dobra, to zaraz je sprawdzimy. Dajcie mi momencik. Chwileczkę, sorki. Dobra, sorry, ale trzeba było co niektórym wytłumaczyć, że w trakcie nagrań jest potrzebny spokój i koncentracja. I ten spokój wpływający bezpośrednio na koncentrację właśnie. Nie, może najpierw się napijmy. Niszczyć. A machnijmy sobie. Sama woda, dobra. Czyli nie będę się spodziewał trucizny tutaj, ale może jakieś ukryte przejście. No też właśnie. Może tu? Jednak nie. Starczy tutaj prze... O! Nie, tutaj nie podejdziemy. Ognisko strzała 20. Nie wiem, tutaj jej użyć? No, czemu nie? Pewnie się otworzy nowe przejście. Znając życie. No nie, zupełnie nie. Iluzoryczna ściana, to może... No właśnie, starczy tylko wcisnąć odpowiedni przycisk i już. I może teraz zakuszę? To może też być, no też właśnie. Ale niespodzianka dla niego, bam. Ej, nie, czy on spadł? Gdzieś niżej? Nie, tylko jeden poziom. Cholera, dobra. No skoro on jest łucznikiem, to może tak go z wyskoku. Właśnie nie wiem, czy to był cios z wyskoku tak właściwie. Ej, no. Co jest? Ten miecz nie takowego nie posiada. Byłoby słabo. Ale okej, tutaj. Może kolejny stoi odwrócony plecami. A dobra, sprawdźmy backstep. Nie, niestety nie sprawdzimy. Kurde, postanowił akurat w najgorszym momencie się odwrócić, ale... Ej, moment, stop. Ja tu już byłem. To skąd ten koleś? To raz, a dwa, czemu tamto jeszcze nie podniesione?
Trzeba znaleźć wejście. W ścianie może? Już parę tych ukrytych przejść tam było, ale momencik, może jeszcze wyżej. Może tu? Nie. Ale ciosem? Też nie. Przed tą ukryta ścieżka, to mówisz o tej, którą już otworzyłem. Dobra, idziemy dalej. Dobra, gdyby nie to, że wygląda ładnie, to nie wiem, czym brnął tutaj. W sumie tylko jeden koleś? Nie. Chyba damy sobie radę. Chyba, że coś mnie tutaj przywita zaraz. Zaskoczy z góry. O-o. No, co? Nie wiem, co to było, ale odsuńmy się. A wręcz wycofajmy się w te pędy. Czas na picie jest? Zanim wejdzie? Yes! No to teraz zapraszam. A tamten do mnie strzela, powiadacie. Wypadałoby się nim zająć w pierwszej kolejności, ale niestety mój lokon tam nie sięgnie, a łucznikiem nie chce się stawać na ten krótki moment. Więc czym prędzej do przodu i może unikajmy tych strzałów. A ci też niezbyt celni, choć duzi. Trzeba z respektem chyba ich podchodzić chyba. Ład. Skok i przed tobą skarb. Chyba zeskok. Skarbem będzie śmierć. Nie, nie, nie. Jeżeli można, to chciałbym wejść na drabinę. Ale niestety nie idzie. O-o. Nie, ale serio, tam widzę bezdenną dziurę. Albo skrzynkę. Nie no, chyba to jest dziura. No nie dajmy się to w konia zrobić. No dobra, nie patrzmy na to. Uff, dobra. Jest, spoko. Się zesrałem niepotrzebnie ze strachu. No co mało. Dobra, o jakim skarbie była mowa? Coś cennego, ważnego? Proszę naprawczy. No wow. I parę duszyczek. No to zawsze przyjmuję w ciemno. Ale może jakieś przejście. Tajne, sekretne, ukryte. Czy dwa się takie udało znaleźć? Może i trzecie. Najwidoczniej nie. Dobra. Aha, tylko że tym razem na samą górę, dobrze. Nie, pułapką był ten koleś, o którym zapomniałem. No siema. Idzie się zepchnąć na dół? O, kurde. No nie, nie, nie. Nie o to mi chodziło. Nie chciałem lecieć za tobą. No tylko nie jeszcze wystarczająco tak szybko bym chciał, bo oczywiście. Co? Dotknąć szczątków smoka. Tak? Smoczy duch atakuje. Na, zagubił oko. No bo ja zagubiłem swoje. A w każdym bądź razie nie przyjdzie ze mną walczyć, dobrze. No ale po kolei. Dobra, idzie jedną długą kombinacją wykończyć takiego jednego, zaczynając od pchnięcia. Więc przetestujmy to na tym. Ale z delikatnym uszczerbkiem. Jednak może mnie dziabnąć, nie jest to metoda idealna. No ale chyba póki co najlepsza jaką mam. Dobra, rzućmy jeszcze regenerację tylko, na wszelki wypadek. Przy okazji w trakcie mojego zasłaniania się będzie mnie leczyć. Ale mamy w ogóle, czy warto z nim walczyć, nie lepiej pójść dalej. Tutaj na przykład. Do sprzedawcy. Wow, ja mam tak mało dusz akurat, ale dobra. A może skrzyneczkę? Nie, skrzyneczka jest jego. Prywatna, osobista, nie daje jej otworzyć. Jam jest Piechol, władca Drang Lake. No to jakby, dobra, troszeczkę arogancja przeze mnie przemawia, no ale widzisz, skarciłem się maską. Bo ona podobno ma kolce wewnątrz. Jak użyj kadzidła. Dobra, czemu nie, ale... Aha, u niego mogę dopiero używać tych kadzidełek, które zmniejszają poziom. Aha. Dobra, to będzie ważna postać. Zwłaszcza dla kolesia obdarzonego bardzo niską inteligencją, ale... Najpierw zobaczymy, co można u niego kupić. Zbroja bandyty, kolczasty hełm bandyty. Nie no, bandycki zestaw nie interesuje mnie zupełnie. Odporność na klątwy. To w tamtym lesie by było bardzo przydatne, ale póki co nie jestem na tyle majętny.
Wyryte bardzo dobrze. Ale też odwraca skamienienie, nie? Dobra, to jest ważne. Ale co to jest? Wyryte, witaj. Dziękuję. I przepraszam. Po co? Twarze wyrzeźbione w drewnie starych drzew przemawiają po rzuceniu na ziemię. Wspaniale oddane twarze widać nawet po bardzo długim czasie, który ewidentnie upłynął już od ich wyrzeźbienia, ale nikt nie wie, kto mógł być ich twórcą. Ta twarz mówi witaj. Czyż nie wygląda przyjaźnie? Szczerze? To ja patrzę na miniaturkę, to wygląda troszeczkę jak krzyk Munka. Ale trochę. W sumie. Nie no, dobra. Koniec rozkminy na temat sztuki. Dokładnie. Dobrze, bez ciśnienia. Chodźmy dalej odebrać nasze duszyczki. Zagubione w trakcie podróży. No, regeneracja już mnie zregenerowała. No. No chodź, chodź. Jeszcze jedno pchnięcie mam w asortymencie. Dobra, i może jeszcze jedno. O kurde. Dobrze, że on tylko tnie do pewnego miejsca, a nie do samej ziemi, bo by mnie wtedy wyciął. Walka na schodach ma swoje plusy. Gdzie wtedy poszedłem? Tutaj, tak? Czy aby na pewno? Tak, na pewno tu. Aha, tak na pewno. Poznaję tego pana. Bardzo dobrze. O, o. To jedno dziabnięcie. Bardzo mi się podoba, bo trzymał nie dość, że ich na dystans, to jeszcze wtedy wprawia ich takie delikatne zagmatwanie i nie mogą się ruszać. Też bardzo mocny cios do skoku. Na ten piruet, no. Szczyt stylowy w mojej postaci póki co. No! Byłem szybszy. A tamten w dalszym ciągu nie wiem, czemu postanowił nie pomagać swoim kolegom, ale chyba za to, że jest taką świnią i frajerem. Zaraz go załatwimy. Albo on załatwi mnie i wtedy będzie jeszcze większą świnią, jeszcze większym frajerem. No ale chodź. No chodź. Come on. Długie pchnięcie nic na mnie nie robi. Sam mam też takowe, podobne. Ale w sumie daj mi swoją katanę, przydałaby się. Coś szybko tnącego. Przygarnąłbym. A moment, ten ogień to skąd, przepraszam? Taka poświata? Czyżby odbijała się już z tamtego pomieszczenia? Nie no, ładnie. Ale bym... Myślałem, żebym spadł. Znacie to uczucie, kiedy stawiacie nogę tam, gdzie myślicie, że jest stopień, a się okazuje, że go nie ma? No właśnie to samo tam praktycznie poczułem. Praktycznie to samo. No dobra, tym razem już nie będę bał się tego skoku w dół, ale w dalszym ciągu tego pana z respektem. I trzeba uważać na strzały lecące w kierunku moich pleców. No! Dobra. Szkoda, że jeszcze niczego nie zostawili po sobie. Okej, teraz trzeba uważać na tego. Znowu chybia. No tak jak mówiłem, tego skoku się nie boimy. Wbijamy na górę. Regeneracja jeszcze działa? Działa, dobra. Pasek zdrowia uzupełnia się. I na górze trzeba być bardzo ostrożnym, bo ten już lubi sobie strzelać nawet w ziemię. Dobra. O, o, to go nie sięgnie. W paszczę dostanę? Nie. Okej. Okay. Dobra, a zepchnijmy go. Czy to była błyskawica? Ej, sorry, ta broń nie ma mocy błyskawic. Dobra, czy to wystarczyło? Wystarczyło, okej, okay, ale skoro tamten jest namierzony zupełnie przypadkiem, to dziabnijmy go może parę razy. To w sumie widzę, że bardzo są podatni na elektryczność. Dobra, chyba to będziemy wykorzystywać nagminnie zaraz. A póki co odzyskajmy, sprawdźmy skrzyneczkę. W sumie przydałoby się mieć tarczę teraz. A moment, w sumie co? Stop. Czyli nie podniosłem tego ostatnio? No to ale z tą głową. Pierścień życia plus jeden. I migoczący tytanit. Bardzo przydatne przedmioty, ale pierścień życia plus jeden pewnie nie daje mi aż tak wiele, ile mi dają inne pierścienie. Korzyści. Ale dobra, co z tego, że byłem na górze, tam może było gdzieś przeskoczyć chociaż. Co prawda mogę próbować tam, ale to jest pewna śmierć. Mogę tu. Ewentualnie zrobić sobie delikatny parkour. Ale tu jest zejście właśnie. Stop, 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 stop. O! Jesteś jedyny na tej płaszczyźnie? To damy sobie radę. No, dobra, sorry. Na tej płaszczyźnie może i jedyny, ale tam wyżej jakiś pieprzony łucznik. Czaj bazę. Pewnie ja będę przełączał dźwignię, tak? Wtedy we mnie wypalisz swoją strzałą. I bardzo możliwe, że zginę.
Dobra, coś zrobiłem, nie wiem co. Dobra, mam nadzieję, że dowiemy się w trakcie, ale też mam nadzieję, że te drzwi będą otwarte. Dobra, są drzwi do piekła, odsuńmy się. Buchają tak płomieniem cały czas. Okej, to z grubsza nie ma co tam wchodzić chyba. On idzie je zamknąć. Halo? Znaczy nie chciałbym, żeby mnie spaliło, jak będę podchodził, żeby je zamknąć. No, nie, nie, nie. Ale boję się, że kiedyś podejdę za blisko. Więc spróbujmy zamknąć. Szybko. No. Rączek, mam nadzieję, sobie nie poparzyłeś, piecholku. No dobra, tutaj co? Tu była ta skrzynka, tak? Nie. Przed tobą drabina. Tak, nie, moment, to jest to miejsce, dokładnie. Tam zaskoczyłem, no co za świnia. Ale też dobry z niego snajper, przynajmniej na odległość. Z bliska troszeczkę gorszy. No chyba, że on nie jest w ogóle podobny do swojego braciszka, którego załatwiłem niedawno. O, chodź, 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 chodź. Chyba to właśnie opuściłem. Nie możliwe, żebym taką kładkę minął. Tak, dobrze, mi się wydawało, on zeskoczy po prostu. Spoko, no jak już samuraj, to popełni seppuku. Rytualne samobójstwo. Dobra, tu muszę zeskoczyć, nie ma opcji. Ale później nie wiem, czy tam wskoczę. Ach, kurde, nie strasz mnie w ten sposób. Chodź, zapraszam. Na walkę w krótkim dystansie. Dobra, raz, dwa. Może moment, on cały czas ma ten łuk? Serio? Nie, wyciągnął miecz. Ale jeszcze go nie dobył. O kurde, elektryczna katana, powiadasz? Oddaj mi ją. Chciałbym bardzo. Czy to za duży problem? No bo to troszeczkę Raiden teraz z Metal Gear Rising. Z taką elektryczną. Prawie jak High Frequency Blade. Kurde, nic. Niestety nie są dzisiaj szczodrzy. Ej, ale to skrzyneczka, dobra, tylko delikatny przeskok, żeby nie skopać. Ej, to może zacznijmy od mgły. Może jeszcze jakiś boss przed końcem, albo też ognisko. Ej! Demon co? Demon kuźni. Okej, 18 kafli. Oż, dobra. Dystans. Przede wszystkim dystans. No, oczywiście zasłanianie się też. Dobra, raz mi się udało go trafić, to nie zrobiło praktycznie nic. Nie zdążę. Cholera jasna, nie zdążyłem się napić! Może teraz. Dobra, ta fala uderzeniowa prawie mi sięgnęła. Na szczęście prawie. Dobra, nie ma co ogniem w niego celować w ogóle. O, co teraz zrobił? Co to ma być? Dobra, płonie. I? Co z tego? W sumie chyba nic. Może jakiś większy damage zadaje. A dobra, spróbujmy w ten sposób. O, błąd. Duży błąd! Może być ciężko. Nie chcę być tutaj, nie wiem, z kiepskim prognostykiem. Fatalistą, ale może być kiepsciutko. Chyba, że... On sobie wbija to w klatę? A jaki jest powód? O, i poza tym widzę, że to strasznie mało zabiera. Dobra, no już chyba pogodziłem się. Definitywnie. Ze śmiercią. Aha. Dobra, moi kochani, w tym miejscu skończymy ten odcinek. Ja się za niego zabiorę następnym razem. To trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej!